Przyjaciele, nazywam się Julita Korgol. Spotkałam Jezusa. I choć dla was naprawdę dziwnie to w tej chwili brzmi, to dla mnie, gdy ludzie świadczyli o tym pierwszy raz, że realnie znają Jezusa, że żyją z Nim każdego dnia, wtedy też to było dość dziwne. Takie wydawało się nierealne. W ogóle mi się wydawało, że ja jestem chrześcijanką. Przecież w takim kraju się urodziłam. Zostałam gdzieś ochrzczona jako małe, nieświadome dziecko. To mam to z racji urodzenia. Myślałam, że nie, bo mam z racji urodzenia. Ale od ludzi, którzy mi świadczyli o Jezusie, świadczyli mi prawdę, tą, która jest napisana w Bożym Słowie, dowiedziałam się, że jestem w bardzo dużym błędzie i że niestety niebo nie jest udziałem takich ludzi jak ja. Nie jest udziałem tych, którzy realnie nie spotkali się z Jezusem. Nie jest udziałem tych, którzy uwierzyli. Nie jest udziałem tych, którzy powiedzieli: potrzebuję Cię, Jezu, do mojego życia. Czynię Ciebie Panem i moim Zbawicielem. Jak patrzę tutaj na to osiedle, to przypomina mi się moje stare życie. Ja, tak jak większość tutaj ludzi, którzy mieszkają na tym ekskluzywnym osiedlu, myślałam, że będę szczęśliwa wtedy, kiedy będę dużo miała, kiedy będę dobrze wykształcona. Skończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Później studia podyplomowe, zaczęłam pracować. Myślałam, że jak zrobię karierę, będę zarabiać, to spełni się wszystko, o czym marzę w moim życiu. Jednak z każdym kolejnym rokiem, tak samo jak wy, widziałam, że się pragnie więcej, a szczęśliwym w środku się nie jest, że wewnątrz mnie jest pustka, której nic nie zapełnia. Wyszłam za mąż, urodziłam dzieci. Mąż był partnerem w bardzo dużej kancelarii prawniczej. Dużo pieniędzy, zaspokajanie własnych potrzeb, ale wewnątrz i tak ta sama pustka. Stanęłam w miejscu, gdzie zrozumiałam, że ani moje wykształcenie, ani pieniądze, ani rodzina nie zaspokajają tej pustki i nic tak naprawdę nie wnoszą. Mogę mieć więcej, więcej zdobywać, a w środku czuję się tak samo. I w tym momencie mojego życia, tak jak wy mnie teraz słyszycie, dotarła do mnie Ewangelia o Jezusie. To, co na mojej twarzy wtedy to wywołało, to może i szyderczy uśmiech, tak jak na waszych twarzach. Mówię, co? Przecież ja jestem bogata w duszy mojej, tyle wiem. Bardzo dużo pieniędzy oprócz tego. Jezus? Czy to jest w ogóle dla mnie? Przecież w takim kraju się wychowałam, chrześcijańskim. To czego potrzebuję więcej? Ale oni powiedzieli mi o Jezusie, którego ja tak naprawdę nie znałam. Powiedzieli mi o Jego krzyżu, o tym, że On umarł za mnie, tak samo i za was, za każdy mój grzech. I każdą moją chorobę wziął na krzyż, żebym mogła żyć. I że nie muszę czuć tej pustki w środku. Że nie muszę pędzić za czymś, co i tak mi nie daje szczęścia. Że mogę być szczęśliwa każdego dnia i każdego dnia spełniona. Bo tak naprawdę spełnienie da mi relacja z Nim. Dla człowieka takiego jak ja wtedy, jak większość z was teraz, bogatego w duszy swojej, nie było łatwo. Mój rozum próbował kwestionować wszystko to, po co można sięgnąć wiarą. Różnego rodzaju podszepty, tak? Może Jezusa potrzebują ci, którzy są gdzieś w rynsztoku. Może ci, którzy gdzieś bardzo zgrzeszyli, ale ty? Przecież ty nic takiego złego nie zrobiłaś. Spokojnie zabiegasz sobie o każdy dzień. Ale dowiedziałam się również wtedy, że niebo nie jest moim udziałem. Ponieważ tak naprawdę ja nie mam nic wspólnego z Jezusem. Byłam jak ten lud, który od czasu do czasu czci Go swoimi wargami, śpiewając kolędy czy wypowiadając jakieś modlitwy. Ale moje serce nie miało z Bogiem nic wspólnego. Nie miało nic wspólnego z Jezusem. Gdy zadałam sobie pytanie, kim dla mnie jest Jezus, nie znalazłam w moim sercu na to odpowiedzi. Gdy spojrzałam, jakie miejsce w moim sercu zajmuje Jezus, okazało się, że nie ma tam dla Niego miejsca. Sprawdźcie, czy w waszym sercu nie jest tak samo, czy w waszym życiu nie jest tak samo. Czy nie jesteście jak obłudnicy, którzy gdy trwoga, to mówią: Boże, a gdy już jest dobrze, to mówią: dam radę. Ja jestem król i pan mojego życia. Ja tak żyłam. W tym miejscu dotarły do mnie słowa Ewangelii. Powiedziałam: nie znam Ciebie, Jezus, ale chcę Cię poznać.
chcę Cię poznać, podjęłam decyzję. Powiedziałam, daj mi się poznać, pociągnij mnie do siebie. Ja Ciebie potrzebuję. Ten świat nie oferuje mi już nic więcej tak naprawdę. Nic więcej, co by mogło zapełnić moje pragnienia. A wewnątrz mnie wiem, że mam pustkę i nic tego nie zaspokaja. Powiedziałam do Niego, zaufam Tobie. Zaufam w to, że umarłeś za mnie na krzyżu i zmartwychwstałeś. Że jesteś żywym Bogiem. Takiego poznałam Jezusa. Gdy miałam guza piersi, zostałam uzdrowiona. Mam na to dokumenty, że go miałam i mam na to, że jestem zdrowa. Zostałam uzdrowiona z choroby tarczycy. Kochani, kładę ręce na chorych, oni są uzdrawiani. Kobieta, która nie mogła mieć dzieci, urodziła córeczkę. O takim Bogu wam mówię, o żywym Bogu. O tym, który zmienił moje życie, dlatego że ja za Nim poszłam i zaufałam w Jego prawdę. Ta prawda przemieniła mnie, zmieniło się moje życie. Sięgnęłam po uzdrowienie, sięgnęłam po swoją wolność, sięgnęłam po zwycięstwo. Ja nie mam depresji, ja się nie boję, nie mam trudnych dni. Nie jestem biedna, jestem szczęśliwa i spełniona. Mam odwagę stać tutaj i mówić do was o Jezusie. Kiedyś miałabym pewnie trudność, żeby mówić z taką odwagą o sobie. Poznałam Jezusa, żywego Boga, który każdego dnia ma ze mną relację. Który każdego dnia działa realnie w moim życiu. O takim Bogu wam mówię. Uwierzyłam w to, że przede mną leży błogosławieństwo albo przekleństwo, życie albo śmierć i że to ja dokonuję wyboru, tak jak mówi Boże Słowo, bo Bóg dał nam wolną wolę, nikogo nie zmusi do tego, ażebyśmy w Niego wierzyli. Ja dokonałam wyboru, wybrałam życie, dlatego żyję. Wybrałam życie, dlatego błogosławieństwo z krzyża jest moim udziałem. To wszystko jest także dla was. Teraz, gdy słyszycie mój głos, to jest jak głos do was, głos wołającego na pustyni. Bo wasze życie trochę takie jest, moje też takie było. To jest jak pustynia. Ja do was mówię o życiu, że wybrałam życie. Wybierz życie, żebyś żył. Wybierz życie, możesz być zdrowy, możesz się nie bać, nie musisz być biedny. Możesz być spełniony każdego dnia, to wszystko jest w Jezusie. To wszystko jest moim udziałem. Mam szczęśliwe życie rodzinne, jestem mamą dwojga dzieci. Niczego mi nie brakuje. Każdego dnia patrzę z odwagą i z radością w przyszłość. Nie choruję. To wszystko jest dla was. To wszystko jest z krzyża. To wszystko jest dla każdego, kto uwierzy w Jezusa i narodzi się na nowo. Każdy z nas, przyjaciele, musi narodzić się na nowo, tutaj na ziemi. Decyzja należy do człowieka, czy uwierzy, czy nie, czy przyjmie to, czy nie. To była moja decyzja, to jest wasza decyzja. Kim dla was jest Jezus? Co dla was zrobił? Co o Nim myślicie? Czego chcecie? Czy chcecie Jego Królestwa, czy nie? To jest dla was, ale to zależy od waszej decyzji. Czy wybierzecie życie, czy wybierzecie śmierć? Czy uwierzycie, czy po prostu się odwrócicie? To tak jak wtedy, kiedy Jezus chodził po ziemi, to tak teraz słyszycie mój głos. My jesteśmy posłani do was. Jesteśmy posłani z tym poselstwem o Jezusie i o krzyżu. Ale od was zależy, czy nas przyjmiecie. Jeżeli uwierzycie w to, co do was mówimy, wybierzecie życie. Jeżeli nie, to wybierzecie przekleństwo. Każdy z nas tutaj decyduje. Mądrze decydujcie, przyjaciele. Tu chodzi o wasze życie.